12 września, czwartek z Ewangelii Świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mój drugi. Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mojej szaty. Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie i wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jaka za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół. Czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec was jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczane. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną, opływającą sypią zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wymierzycie. Powiadam wam, którzy słuchacie. To słowa, które w jakiś sposób przygotowują nasze wnętrze do tego, żeby się zatrzymać na chwilę. Usłyszymy, by przyjąć pokarm dla ciała, by także została nakarmiona nasza dusza. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Zobaczmy, Pan Jezus oprócz przykazań Ewangelii pokazuje nam jeszcze drogę bardziej doskonałą. To jest ta droga doskonałości do świętości. Droga, która jest trudna. Ale ta droga wyróżnia się spośród innych ludzi. To droga podążania przez życie z Panem Bogiem i dla Boga. Do odkrywania Jego pragnień dla mnie i dla wszystkich ludzi. Moi kochani, pragnienie Boga ma stawać się naszymi pragnieniami. Tylko czy ja chcę je przyjąć? Czy ja te pragnienia chcę realizować? Przyjąć pragnienia Boga, to przyjąć samego Boga do swojego serca, to Nim żyć. I tego wam życzę, abyście tego Boga przyjmowali, tym Bogiem żyli, w relacji do bliźnich, których Bóg postawi na waszej drodze. To jest najpiękniejsze. Oddać się żywemu Bogu, oddać się drugiemu człowiekowi. Serca wam wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże. Do zobaczenia już jutro.